6 sierpnia 1914 roku przygotowywana militarnie pierwsza kompania kadrowa przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego. Motywem tego czynu była decyzja Józefa Piłsudskiego rzucenia wir walki armii polskiej, która obok wojska austriackiego dążyła do realizacji swoich idei. To walczące wojsko polskie miało zadokumentować istnienie narodu polskiego i udowodnić, że Polska o swe prawa upominać się będzie z bronią w ręku. Stop.